planowałam na czas The Voice of Poland premierę singla, którego nie zrobiłam ostatecznie, dlatego że ten czas utraty Wiktora nie był właściwym czasem do świętowania premiery. I postanowiłam przeczekać ten czas i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to premiera singla odbędzie się w noc sylwestrową. Nikomu tego nie mówiłam jeszcze. Tylko Państwu na pewno. No powiedziałam, no już jak nie zrobię, będzie afera. Więc mam nadzieję, że się zdążymy przygotować do tego. No i oczywiście ten główny plan na Nowy Rok to jest już zamknięcie i premiera płyty. To jeszcze chwilkę oczywiście potrwa. Nie jestem w stanie teraz podać dokładnej daty, dlatego że zostałam wybita zupełnie z rytmu pracy. Nie potrafiłam śpiewać, dlatego że śpiewam, jak Państwo mnie już znają, całą sobą, więc jeśli jestem w jakikolwiek sposób pokaleczana, no to trudno pracować kreatywnie. Natomiast wróciłam już do studia i pracujemy bardzo intensywnie, natomiast oczywiście czas przygotowań do Sylwestra odbiera mi ten czas studia, więc zaczniemy znowu od stycznia i mam nadzieję, że już będę mogła regularnie, dynamicznie pracować nad płytą, żeby ją zamknąć i wypuścić jak najwcześniej. No i spływają do nas zaproszenia do różnych kolejnych programów na sezon wiosenny od różnych stacji, ale nie podjęłam jeszcze ostatecznie żadnej decyzji, tak więc oficjalnie nie mogę Państwu powiedzieć, że będę częścią któregokolwiek z programów i z którą stacją podejmę współpracę w nowym sezonie. Tego jeszcze oficjalnie nie mogę powiedzieć. Rozmowy trwają.